Tłumaczenie Wojciech Idziński czyta Samuel Bukowski. Amazing Discoveries i Walter Fight w serii wykładów pod tytułem Starcie umysłów. Wykład trzeci Sprawiedliwość przez wiarę w prawdzie, część druga. W pierwszej części tego wykładu przyjrzeliśmy się sprawiedliwości przez wiarę. Patrzyliśmy na adwentystyczny pogląd, przyjrzeliśmy się opinii wczesnych reformatorów i wskazywaliśmy na Biblię. I wszyscy doszliśmy do wniosku, mam nadzieję, że wszyscy oni byli za sobą zgodni. Teraz popatrzymy na pogląd rzymsko-katolicki. Następnie porównamy to z Biblią i z adwentystycznym poglądem. I wówczas poczynimy pewne konkluzje, i wtedy przyjrzymy się wspólnemu poglądowi, i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. To jest katolicka encyklopedia, i mówi ona: zamiast poszukiwać rozwiązania w prawnych kształtach, pamiętacie, mówiliśmy o legalności planu zbawienia. Chrystus wziął na siebie grzech, i następnie za ten grzech zapłacił cenę. I wtedy przypisywał i udzielał swojej sprawiedliwości, i że przypisywanie jest strukturą prawną. Otóż katolicyzm mówi nie. Zamiast poszukiwać rozwiązania w prawnych kształtach, niektórzy z wielkich greckich ojców byli zadowoleni, by spocząć na fundamentalnym fakcie boskiego wcielenia. Przez Unię Wiecznego Słowa z naturą człowieka cała ludzkość została podniesiona i, że tak powiem, deifikowana. Zatem Encyklopedia Katolicka mówi nam, że Chrystus stał się człowiekiem, abyśmy my mogli stać się Bogiem. To bardzo przypomina, a w rzeczywistości jest to dokładnie to, co wąż powiedział w ogrodzie Eden. On stał się człowiekiem, powiedział Anastazy Wielki, żebyśmy my mogli stać się bogami. Jego ciało zostało oszczędzone i uwolnione w pierwszej kolejności, stając się ciałem słowa, wtedy my, należąc do tego samego ciała, jesteśmy zbawieni przez to samo. I ponownie za obecność Zbawiciela w ciele była cena śmierci i zbawienie całego stworzenia. Cytuję Adelfium. W podobny sposób Grzegorz z Nazjanu dowodzi integralności świętej ludzkości przez argument. To, co nie zostało przyjęte, nie zostało uzdrowione, ale to, co jest zjednoczone z Bogiem, jest zbawione. Okay. Więc to jest bardzo interesująca doktryna, którą tutaj mamy. I widzimy, że greccy ojcowie są tymi, którzy są w to wmieszani. Otóż w katolickim myśleniu to nie Biblia jest normą. To ma być interpretowane w ramach ojców. I teraz co się dzieje, gdy wszyscy ojcowie są w dysharmonii ze sobą? Wtedy otrzymujesz bardzo dziwny fenomen, gdzie harmonizujesz dysharmonię. Bo nie ma innego sposobu, żeby to zrobić. Więc wszystko jest częścią całości, która ostatecznie jest sprzeczna, ale z samej istoty swojej sprzeczności staje się niesprzeczna, jeśli to w ogóle ma jakikolwiek sens dla jakiegoś człowieka na tej planecie. Zatem spójrzmy na to. I cytują tutaj po łacinie: ta spekulacja greckich ojców niewątpliwie zawiera głęboką prawdę która jest z czasem zapominana przez późniejszych autorów, którzy są bardziej skupieni na formułowaniu prawnych teorii okupu i zadośćuczynienia. Prawnych teorii istnieje prawo, a prawo zostało przekroczone. Prawo wymaga odpłaty konsekwencji. Bóg bierze konsekwencje na siebie. To jest aspekt prawny. Stamtąd my pochodzimy. A oni kwestionują te prawne teorie, jak to oni je nazywają. Ale to nie tylko w połączeniu z teorią okupu, którą spotykamy z pojęciem praw po stronie szatana. Niektórzy z ojców ustalają sprawę w innym aspekcie. Upadły człowiek, jak powiedziano, był sprawiedliwie pod panowaniem diabła w karze za grzech. Lecz kiedy szatan sprowadził cierpienie i śmierć na bezgrzesznego zbawiciela, nadużył on swojej władzy i przekroczył swoje prawo. To jest bardzo dziwne. Tak, że był on teraz sprawiedliwie pozbawiony panowania nad jeńcami. Zatem szatan był pod kontrolą, ale później nadużył on swojej władzy poprzez atakowanie Jezusa Chrystusa. To wyjaśnienie znajduje się zwłaszcza w kazaniach świętego Leona i moraliach świętego Grzegorza Wielkiego. Ściśle pokrewna do tego wyjaśnienia jest wyjątkowa metafora pułapki na myszy świętego Augustyna. W tej śmiałej figurze retorycznej krzyż jest uważany za pułapkę, w której przynęta jest umieszczana i wróg jest złapany. Odkupiciel przyszedł i zwodziciel został pokonany. Co zrobił nasz odkupiciel naszemu porywaczowi? W zapłacie za nas ustanowił on pułapkę, swój krzyż z jego krwią na przynęte. On, szatan, mógł rzeczywiście rozlać tę krew, jednak nie zasłużył tego pić. Rozlewając krew jedynego, który nie jest jego dłużnikiem, został on zmuszony do uwolnienia swoich dłużników, aby okupić, to jest dać zadość uczynienie. Albo uczynić rekompensatę za przewinienie lub szkodę. Abelard, kolejny, nie był w stanie zaakceptować poglądu Anzelma, że równoważne zadośćuczynienie za grzech było konieczne i że ten dług mógł być zapłacony tylko przez śmierć boskiego odkupiciela. On upiera się, że Bóg mógł nas ułaskawić bez wymaganego zadośćuczynienia. Czy to jest możliwe? czy Biblia nie mówi bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów hebrajczyków 9:22 i jego zdaniem powodem wcielenia i śmierci Chrystusa była czysta miłość Boża zatem Bóg tak nas umiłował że posłał swego syna i syn wiódł doskonałe życie i ostatecznie żył do punktu w którym został zabity nie umarł za nas został zabity i to sprawia za dość uczynienie. Nie fakt, że umarł, ale doskonałe życie samo w sobie było zupełnie wystarczające, żeby to zrobić. Żaden inny sposób nie mógł być tak skuteczny, żeby odwrócić człowieka od grzechu. I skierować do miłości Bożej. Nauczanie Abelarda w tej kwestii, podobnie jak w innych, zostało gwałtownie zaatakowane przez świętego Bernarda. Zdajecie sobie teraz sprawę, że greccy ojcowie i ojcowie kościoła w ogóle się ze sobą nie zgadzają? Ale należy pamiętać, że niektóre argumenty i potępienie Abelarda mogłyby wpłynąć również na stanowisko świętego Anzelma, nie mówiąc o późniejszej katolickiej teologii. Święty Tomasz i inni średniowieczni nauczyciele zgadzają się z Abelardem, odrzucając pogląd, że to pełne zadośćuczynienie za grzech było absolutnie konieczne, zatem bez zadośćuczynienia za grzech Jezus nie musiał umierać. Co najwyżej są skłonni przyznać hipotetyczną lub warunkową konieczność odkupienia przez śmierć Chrystusa. Przywrócenie upadłego człowieka było dziełem Bożego bezinteresownego miłosierdzia i dobroci. A nawet przy hipotezie, że strata miała być naprawiona, to mogłoby być przeprowadzone na wiele różnych sposobów. Istnieje wiele sposobów, którymi Bóg mógł Cię zbawić, nie musiał umierać. Grzech mógł zostać umorzony swobodnie. Po prostu zapomnij, zrobił on tak dla Marii według nich? Hmm? Maria nie urodziła się niepokalana? Urodziła się bez grzechu lub konsekwencji grzechu według boskiego dekretu. Czy to jest możliwe, podczas gdy Biblia mówi, Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów? Więc jeśli Bóg mógł to zrobić dla Marii, to dlaczego nie zrobi tego dla nas wszystkich? Mógłby w ten sposób oszczędzić sobie wiele problemów, czyż nie? I wiele bólu. Dlaczego on to zrobił? Po prostu zadeklarować wszystkim prawość. To wszystko, skończone. Boski dekret. Więc w ogóle bez żadnego zadośćuczynienia, albo jakieś pomniejsze zadośćuczynienie, jakiekolwiek niedoskonałe w sobie, może być uznane za wystarczające. Ale w oparciu o hipotezę, że Bóg, jako wybrany do odnowienia ludzkości, a zarazem do wymaganego pełnego zadośćuczynienia jako warunek przebaczenia i uwolnienia, nie mniej niż dokonania odkupienia przez tego, który był Bogiem, jak i człowiekiem, wystarczałoby jako zadośćuczynienie za obrazę przeciwko boskiemu majestatowi. Więc niektóre z nich wydają się pokrywać z tym, co mówi protestantyzm. Wiele z nich jednak jest całkowicie sprzecznych z tym, co mówi Biblia i protestantyzm. A następnie robią oni to zdumiewające oświadczenie. Patrząc wstecz na różne teorie zaobserwowane do tej pory, można zauważyć, że nie są one w przeważającej części wzajemnie się wykluczające, ale mogą być łączone i zharmonizowane. To wymaga solidnej ekwilibrystyki mózgu. Podsumujmy zatem. Tutaj mamy kolejną katolicką stronę internetową, i mówi ona: Spójrzmy na odpokutowanie to jest reformowany pogląd: Bóg Ojciec, gniew, krzyż. Katolicki pogląd: Bóg Ojciec, samo poświęcająca się miłość krzyż. On nie musiał umierać, mógł to zrobić w inny sposób, jednak on podjął się całej drogi. Ale to nie było konieczne, krew nie była konieczna. Kontynuują. Reformowaną koncepcją odpokutowania jest to, że w męce Chrystusa i śmierci Bóg Ojciec wylał cały swój gniew za grzechy wybranych na Chrystusa syna. Teraz posłuchajcie, jak oni to napisali. W męce Chrystusa i śmierci Chrystus poniósł karę ojcowskiego gniewu, na który wybrani zasłużyli za swoje grzechy. W reformowanej koncepcji to jest, oznacza to ponieść przekleństwo, ponieść ojcowski gniew za grzechy. W reformowanej myśli, na mękę Chrystusa i śmierć, Bóg Ojciec przeniósł wszystkie grzechy, przeszłe, obecne i przyszłe. Teraz słuchajcie uważnie. Wszystkich wybranych na swojego syna, wtedy Bóg Ojciec znienawidził, przeklął i potępił swojego syna, który był zły w oczach Ojca ze względu na wszystkie grzechy wybranych skoncentrowane w synu. Tak czyniąc, Bóg Ojciec ukarał Chrystusa za wszystkie grzechy wybranych wszech czasów. Przepraszam, ale to jest chore. Ponieważ całkowicie pomija fakt, że Jezus Chrystus powiedział, Kto mnie widział, widział ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Nigdzie w Biblii nie jest powiedziane, że Bóg ojciec teraz znienawidził syna. On znienawidził grzech, ale nie znienawidził syna. I Bóg Ojciec i Bóg Syn wspólnie podjęli decyzję o wykupieniu człowieka. I Jezus, będąc w ludzkiej formie, wziął ten grzech na siebie, który jest nasz, i za to umarł. On nie znienawidził syna, Biblia mówi: On kochał świat i dał swojego umiłowanego syna. Więc to jest zupełnie pomieszane, a następnie starają się zniekształcić reformowaną teologię, ponieważ grzechy wybranych, teraz spłacone przez Chrystusa, mającego już być ukaranym za nich, to wybrani nigdy nie mogą być karani za którykolwiek grzech, który mogliby kiedykolwiek popełnić, bo każdy grzech, jaki mogliby kiedykolwiek popełnić, został już ukarany. Z tego powodu reformowana teologia jest zobowiązana do utrzymywania, że Chrystus umarł tylko za wybranych. To jest prawda? Nic z tego, co tutaj mówią, nie jest prawdą. W przeciwnym razie, jeśli Chrystus umarł za wszystkich, to wiązałoby się to z uniwersalnym zbawieniem, gdyż to spowodowałoby, że wszystkie grzechy wszystkich ludzi zostały już ukarane, a zatem nie mogą być ukarane ponownie. Przede wszystkim całkowicie zniekształcili protestancką teologię. Zdemolowali to, przepraszam, jak to mają w swoim żałosnym zwyczaju, a następnie próbowali podnieść swoją teologię jako kontrast. I powiedzieli: Katolicką koncepcją męki Chrystusa i odpokutowania jest to, że Chrystus ofiarował siebie w samopoświęcającej się miłości dla Ojca, posłuszny aż do śmierci za grzechy wszystkich ludzi. W Jego ludzkiej woli złożył Bogu ofiarę miłości, która była bardziej przyjemna dla Ojca, niż nieprzyjemne dla Niego połączone grzechy wszystkich ludzi wszystkich czasów, i tak zatem zadośćuczyniono za nasze grzechy. Dobrze, zatem spróbujmy to rozpakować. Dwoje dzieci. Nazwijmy jednego Tom, a drugiego będziemy nazywać obojętnie Johnny. I Tom jest niegrzeczny, a Johnny jest dobry, słodki i posłuszny. I Tom decyduje, że ma zamiar zmodyfikować nieco nowy samochód ojca. Lakier porysowany od góry do dołu. Bierze swoje kije baseballowe i rozbija przednią szybę i przednie reflektory. I wyżywa się na samochodzie ojca. Natomiast mały Johnny przycina trawnik, umieszcza ładne kwiaty w wazonie i stawia obok łóżka matki. Wtedy ojciec wraca do domu i widzi, że mały Johnny był taki dobry. Przyciął trawnik i okazał swoją miłość przez umieszczenie kwiatków w wazonie, i decyduje, że to może być teraz wybaczone, bo Johnny był taki słodki i dobry. Czy to ma w ogóle jakikolwiek sens? Czy jest jakaś sprawiedliwość w tym systemie? To jest niedorzeczna teologia. Ale nie chcemy przecież cytować tylko jednego źródła. Ludzie powiedzą, w porządku, ale to zniekształcony pogląd katolicyzmu. Więc oto kilka innych źródeł, które odzwierciedlają katolicki pogląd. Alan Jones, wielebny katedry łaski Bożej w San Francisco, napisał książkę, w której stwierdza: Kościelna obsesja na śmierć Jezusa jako uniwersalny zbawczy akt musi być zakończona. A miejsce krzyża musi być nową koncepcją w chrześcijańskiej wierze. Dlaczego? Ze względu na kult cierpienia i mściwego Boga za nim. Więc Bóg jest mściwy, bo nienawidzi Jezusa i go zabija, ze względu na nasze grzechy. Tak, że możemy mieć odpuszczenie. W porządku, więc nie chcemy już odpokutowania. Pozbądźmy się tej teologii. O odpokutowaniu Jones mówi również, ofiara Jezusa miała załagodzić gniewnego Boga, karne zastępstwo było nazwą tej podłej doktryny. W 2008 roku Oprah, a media przecież są kontrolowane przez te same władze, przez które są kontrolowane od dawna. I to jest teologia, która jest podrzucana masom nawet przez media. Zatem ona przedstawiła kurs cudów, który tak przy okazji jest channelingiem. I naucza w internetowym radiu razem ze swoimi przyjaciółmi. I ona tego doświadczyła. Jezus przyszedł do niej i przekazał za pośrednictwem kanału informacje o odpokutowaniu. Oczywiście, Jezus w cudzysłowie powiedział on. Nie popełniaj tego żałosnego błędu z przywiązywaniem do starego chropowatego krzyża. Jedynym przesłaniem ukrzyżowania jest to, że możesz przezwyciężyć krzyż. Do tego czasu jesteś wolna, aby ukrzyżować się tak często, jak wybierzesz. To nie jest Ewangelia, którą planowałem Ci zaoferować. Podróż do Krzyża powinna być ostatnią, bezużyteczną podróżą. Jeżeli możesz akceptować to jako ostatnią, bezużyteczną podróż, to możesz również dołączyć do mojego zmartwychwstania. Od czasu, gdy tak robisz, twoje życie jest rzeczywiście zmarnowane. Pieśń wielkanocna jest radosnym refrenem, że syn Boży nigdy nie został ukrzyżowany. Sam ton tej wypowiedzi mówi mi, że to pochodzi z piekielnych otchłani. W porządku, to jest naprawdę możliwe? Richard Leonard jest jezuickim kapłanem urzędującym w Sydney, to kolejny cytat, który jest również dyrektorem biura australijskiego katolickiego filmu. I mówi on o odpokutowaniu, więc teraz mamy jezuicki pogląd, co jest interesujące, bo obecnie papiestwo jest całkowicie kontrolowane przez jezuitów. Większość wywiadów radiowych zatytułowanych Co powiedzieć na cierpienie i śmierć było interesujących, ale znalazłem komentarze Richarda o odpokutowaniu, szczególnie taki: Z dziesięciorga największych hymnów dla chrześcijan na całym świecie to mówi Jezuita. Uważam, że jak wielkiś ty Dostaję się do pierwszej piątki prawie za każdym razem i naprawdę kocham jak wielkiś ty. Śpiewaliśmy to nam przy właśnie niedawno i przekazywałem to z wielką przyjemnością, ale nie mogę śpiewać wersetu trzeciego. Bujam w obłokach przy wersecie pierwszym i wykrzykuję z uznaniem w wersecie piątym, ale werset trzeci mówi: A kiedy myślę, że Bóg, swego syna nie oszczędzając, wysłał go na śmierć, ledwie mogę to objąć. Jezuita odmawia śpiewania tego. Zatem ledwo mogę to objąć, bo nie wierzę w tego rodzaju teologię. Chodzi o bardzo szczególny moment w katolickiej teologii, zwanej teologią odpokutowania z XI wieku. I to jest oparte na liście Pawła do Rzymian, więc ma pewne nowotestamentowe korzenie. Ale kiedy rozpakujesz te części w Nowym Testamencie, są one używane w bardzo szczególny sposób, który myślę, że że stracił teraz swoje znaczenie o wykupie niewolników i całego procesu odkupienia. I wtedy to staje się nauczaniem o odpokutowaniu, a następnie protestanccy reformatorzy naprawdę doskonalą się w tym, co nazywają teologią zadośćuczynienia. Tą jedyną drogą do Boga, by uzyskać zadowolenie ze świata, było uczynienie doskonałej ofiary doskonałego syna i w ten sposób gniew zostałby zadośćuczyniony. Jest jeszcze inny sposób dostania się do tego, dlaczego Jezus umarł i to jest dlaczego Jezus został zabity. Teraz to jest ustalone? I mówię w książce, że być może jest to teraz po prostu bardziej pomocne powiedzieć, że Jezus nie przyszedł przede wszystkim, by umrzeć, on przyszedł, aby żyć. I jako rezultat sposobu, w jaki żył, zagrażał on religijnym, politycznym i społecznym liderom swoich czasów to jest uspołecznianie Ewangelii. Skazali go na śmierć, a że odpowiedzią Boga na Wielki Piątek nie było zobaczenie jego jedynego umiłowanego syna ukrzyżowanego w wielkiej każe śmierci, ale w rzeczywistości wskrzeszenie go wtedy z martwych. Więc odpowiedzią Boga na wielki piątek jest niedziela wielkanocna, która jest w rzeczywistości kamieniem węgielnym chrześcijańskiej teologii. Kocham pieśni, jak wielkiś ty. Po prostu się zamykam, kiedy dochodzę do trzeciej zwrotki i wiem, że to jest bardzo czcigodna część teologii, ale dla przykładu ortodoksyjni chrześcijanie nie uczestniczą schodząc w dół tą drogą od pokotowania i zadośćuczynienia. Oni wydają się być znacznie silniejsi przy tym. Co właśnie wskazałem, że Jezus przyszedł, aby żyć? Widzisz, gdy chrześcijanie udają się do Wielkiego Tygodnia, do Wielkiego Piątku, to myślę, że zadajemy złe pytanie, bo pytamy, dlaczego Jezus umarł, a ja myślę, że to jest źle postawione pytanie. Lepszym pytaniem byłoby, dlaczego Jezus został zabity, a to całkowicie zmienia Wielki Tydzień. Zatem Jezus nie został zamordowany, nie umarł za was, nie ma odpokutowania, mimo że Paweł tak powiedział, ale zapomnijmy o nim. Nie jest to to, co powiedział? Zapomnijmy o Pawle. W porządku, chodźmy trochę dalej. Rzymskokatolicyzm ma bardzo interesujące przemyślenia. I jedno z nich jest takie, że jeżeli jesteś grzesznikiem, a Chrystus wybaczył ci twoje grzechy, wtedy sprawiedliwość jeszcze się nie dokonała. Więc co z karą za grzech? Zostało ci wybaczone, ale co z karą, która jest należna za grzech? Zatem to musi nadejść. My wciąż potrzebujemy kary. Nie ma problemu. Wymyślimy karę. Kara przychodzi w miejscu zwanym czyśćcem. I w czyśćcu cierpisz karę za odpuszczone grzechy. Rozumiecie to? Więc ja i moja żona posprzeczaliśmy się na jakiś głupi temat czy coś tam. I ja się myliłem, i ostatecznie ją przeprosiłem, a ona mi wybaczyła. A potem ona musiała mnie pobić, bo nie zostałem jeszcze ukarany. Czy to ma jakiś sens w sensie prawnym? Nie, ale teraz robi się jeszcze bardziej interesująco. Bo kim jest ten, który kontroluje karanie? Kim jest ten, który wymierza karę? To Bóg, on wymierza karę. I kim jest ten, który może złagodzić karę? Papież. Papież on może złagodzić karę. Za co? Za grzechy, które są już odpuszczone. I tak on łagodzi je poprzez odpust. Zatem rozpakujmy tę te teologię. Ponieważ to wszystko jest opakowane w tą ideę odpokutowania, którą znajdujesz w katolicyzmie, że Jezus nie musiał umrzeć. On po prostu żył doskonałym życiem i jego doskonałe życie było tak wielkie, że wszystkie niegodziwości wszystkich wieków mogą być po prostu odpuszczone. Zatem całkowity odpust został wydany przez papieża, a ostatni papież wydał największy odpust ze wszystkich. 24 godziny odpuszczenia to jest wspaniała rzecz. Watykan, zgodnie z upublicznionym dekretem i podpisanym przez kardynała, i tak dalej, biskupa, i tak dalej, cokolwiek, w roku 2012 do końca 24 listopada 2013 roku, możesz mieć całkowity odpust. Ach, jak wspaniale! Odpusty udzielane przez papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży. Papież Franciszek ma udzielić odpustu wszystkim, którzy uczestniczą na uroczystości 28. Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w Rio de Janeiro w tym miesiącu. Dekret został podpisany przez kardynała Manuela i tak dalej, wraz z biskupem i tak dalej. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego, odpust jest umorzeniem przed Bogiem kary doczesnej za należne grzechy, których wina została już odpuszczona. To jest ich strona internetowa. Ja tego nie zmyślam. Którego wierny chrześcijanin, który jest należycie usposobiony, powinien uzyskać pod pewnymi określonymi warunkami poprzez działanie kościoła? Kogo? Kościoła. Który jako minister odkupienia, minister odkupienia, udziela i stosuje z autorytetem skarbca zadość uczynienia Chrystusa i świętych. Chcę, abyście to zrozumieli, tak żeby można zrozumieć, dokąd zmierzamy. Jako część większego wysiłku, aby wykorzystać media społecznościowe do łączenia z katolikami na całym świecie, papież rozpocznie uśmierzanie kary za wasze grzechy przez media społecznościowe. Zgodnie z publikacją Vatican Sacred Apostolic Penitentiary papież Franciszek będzie udzielał całkowitych odpustów, który jest szczególnym aktem, który mówi o skróceniu czasu w czyściu dla jego zwolenników na Twitterze. Papież zazwyczaj oferuje odpusty dla tych, którzy widzą go osobiście, ale po raz pierwszy w tym roku to będzie rozszerzony również do wirtualnych odwiedzin. To jest absolutnie niesamowite. Aby uzyskać odpust i czas wolny od doczesnej kary, musisz posiadać telefon, smartfona. I musisz być połączony z internetem i musisz tweetować działalność papieża. A myślałem, że był on papieżem dla ubogich. Dlaczego nie da on odpustu każdemu, kto nie może sobie pozwolić na telefon komórkowy? Albo umowę telefoniczną. Dlaczego on udziela tylko tym, którzy mogą go tweetować? To jest najbardziej niedorzeczna i absurdalna rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem w życiu. Wiem, że to brzmi trochę sarkastycznie, ale nie sądzę, żeby to tutaj dawało podstawy do innego podejścia. Zatem, Watykan oferuje wolny czas czyśćca z zwolennikom tweetów papieża Franciszka. Podaję Wam więcej niż jedno źródło, tak aby ludzie nie sądzili, że my, wiecie, wymyślamy sobie te wszystkie rzeczy. Czym jest to źródło, z którego On czerpie tę moc? Przyjrzyjmy się temu. Odpusty udzielane przez papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży. Papież Franciszek udzielił odpustu wszystkim uczestniczącym w obchodach 28. Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro. Dekret został podpisany i tak dalej. Ta sama rzecz. To umorzenie grzechów kary doczesnej za grzechy już odpuszczone. To pochodzi z autorytetu skarbca zadośćuczynienia Chrystusa i świętych. Więc czym jest ta skarbnica? Zapytajmy ich. Katolicka odpowiedź na to pytanie. Skarbnica zasługi składa się z superobfitych zasług Chrystusa, jak również zasług świętych. Skarbnica zasługi jest jedna ze względu na Komunię Świętych w ciele, Chrystus jest głową. Katechizm Kościoła katolickiego naucza następująco o skarbnicy zasługi. Również nazywamy te duchowe dobra Komunii Świętych kościelnej skarbnicy, które jest niełączną sumą dóbr materialnych, które nagromadziły się w ciągu wieków. Przeciwnie, skarbnica Kościoła jest nieskończoną wartością, która nigdy nie może być wyczerpana, którą zasługi Chrystusa posiadają przed Bogiem. Były one oferowane tak, że cała ludzkość może być uwolniona od grzechu i osiągnąć komunię z Ojcem. I mamy tutaj teologię. Musimy zauważyć, że to jest teologia. To jest zasługa Jego dobrych uczynków, które uczyniły możliwym dla nas bycie odkupionymi. Nie jego krew. Nie było koniecznym dla niego, żeby umarł. Więc to były zasługi jego dobrych uczynków. W Chrystusie, samym odkupicielu, istnieją zadośćuczynienie i zasługi jego odkupienia i znajdują swoją skuteczność. Skarbiec ten zawiera również modlitwy i dobre uczynki błogosławionej dziewicy Marii. Aha! Więc skarbiec nie tylko zawiera uczynki Chrystusa, są to również uczynki Marii. Teraz, jak wielkie są uczynki Marii? Są one naprawdę ogromne, niezgłębione, a nawet nieskazitelne w swojej wartości przed Bogiem. W skarbnicy znajdują się także modlitwy i dobre uczynki wszystkich świętych, wszystkich tych, którzy podążali śladami Chrystusa Pana i przez Jego łaskę uczynili swoje życie świętym oraz wykonali misję w jedności mistycznego ciała. Jest tam ukryta wada i zastanawiam się, czy to dostrzegliście. To mówi, przez Jego łaskę uczynili swoje życie świętym. Kto uczynił ich życie świętym? Oni. Kto naprawdę czyni twoje życie świętym? On. Zauważacie, że jest tu zmiana? Świętość jest właściwie przekazywana do jednostki, która w teologii katolickiej staje się święta. Więc to nie Jezus, który przypisuje i udziela świętość, faktycznie czyniąc ich świętymi istotami. Zasługi nie mogą być przekazane, ale chwalebne czyny mogą czynić zadośćuczynienie dla innego. To staje się bardzo dziwne. Przez dawanie Bogu daru większej wartości niż to, co zostało zabrane przez grzech. To w taki sposób właśnie działanie Chrystusa w jego męce i śmierci uczyniły zadośćuczynienie za grzechy całego świata. Już to omawialiśmy. Ale jest to również sposób chwalebnych czynów świętych, które mogą czynić zadośćuczynienie za dług cudzej kary doczesnej. Święty Tomasz pisze: Wszyscy święci uważali, że cokolwiek zrobili lub cierpieli dla Bożego celu, powinno być opłacane nie tylko dla siebie, ale i dla całego kościoła. Ok, więc w taki sposób zasługa jest przekazywana. Ja nie mam zasługi, jestem małym złym chłopcem, który rozbił samochód ojca. Ale na szczęście mój mały brat ma wiele zasług. Zatem mogę przenieść zasługę z niego na mnie, albo od świętych, lub Marii i wrzućmy tam również Jezusa. Chrystus dał klucze władzy świętemu Piotrowi, przez które magisterium Kościoła, czyli hierarchowie, papiestwo i biskupi, jako upoważnionego przedstawiciela Chrystusa in persona Christi, może odpuszczać grzechy przez zasługę i zadośćuczynienie męki Chrystusowej poprzez sakrament pokuty. Papież Klemens VI napisał: Na ołtarzu Krzyża Chrystus przelał swoją krew, nie zaledwie krople, chociaż to by wystarczyło ze względu na zjednoczenie ze światem, aby odkupić całą ludzką rasę, ale obfity strumień, tym samym gromadząc nieskończony skarb dla ludzkości. Tego skarbu on ani nie zawinął w serwetkę, ani nie ukrył w polu, ale powierzył błogosławionemu Piotrowi. Fascynujące, posiadaczowi klucza i jego następcom, którzy mogą dla słusznej i rozsądnej przyczyny rozprowadzać to do wiernych w całości lub częściowo umorzając doczesną karę należącą do grzechu. Więc kto decyduje, kto otrzyma umorzenie kary? Papież, lepiej kup sobie telefon komórkowy i zacznij tweetować. A wszyscy inni to nie jest po prostu wystarczający powód. Kościół z upoważnienia Chrystusa, a także poprzez Komunię Świętych, może czerpać z jednego skarbca zasługi i zadośćuczynienia w celu zmniejszenia lub usunięcia długu kary doczesnej dla każdego przyłączonego do ciała przez uświęcającą łaskę. I to jest właśnie tym, czym odpust jest. Kto jest tym jedynym, kto tutaj jest tym jedynym miłosiernym? Papież. On jest tym jedynym miłosiernym. A kim jest ten jedyny, który sprowadza na ciebie karę? Bóg. Więc papież jest bardziej miłosierny niż Jezus. Czyż to nie jest wspaniałe? Odpust jest umorzeniem przed Bogiem kary doczesnej za należne grzechy, których wina została już odpuszczona. To jest niesamowite. Poprzez działanie kościoła, który jest ministrem odkupienia, Udziela i stosuje z autorytetem skarbca zadośćuczynienia Chrystusa i świętych. No dobra. Kto decyduje, kto jest świętym? Kościół. Już oficjalnie. Jan Paweł II i Jan XXIII zostaną kanonizowani. Dlaczego ta dwójka? Błogosławiony papież Jan XXIII i Jan Paweł II będą kanonizowani 27 kwietnia 2014 roku. Więc to miało miejsce. W wydanym oświadczeniu Watykan powiedział, że papież Franciszek zadeklarował, że błogosławiony Jan XXIII i Jan Paweł II Zostaną zapisani pośród świętych 27 kwietnia, drugiej niedzieli wielkanocnej, Miłosierdzia Bożego. Watykan powiedział: Ojciec Święty ogłosił swoją decyzję o dziesiątej rano, etc., etc. Ale dlaczego? Otóż, jeśli mają oni moc umorzenia grzechu i mają władzę do ustalenia, kto jest świętym, to w takim razie mogą wziąć skarbnicę tego świętego i stosować to, jeśli tego chcą, do udzielania zasług. I nie tylko to skoro Kościół ma władzę do stanowienia wszystkich tych decyzji, bazujących na zasługach, bazujących na ich teologii. Niedawno, i wiem, że jesteście tego świadomi, było to spotkanie z ewangelikami i Tonym Palmerem. I nie chcę puszczać całości, chcę tylko zacząć od około 23 minuty. Chcemy tylko popatrzeć na ostatnią krótką część. Chciałbym przynajmniej, żebyście zrozumieli trochę historii, jaka za tym stoi, dlatego że żyjemy w niezwykle ważnym pokoleniu. Wierzę, że Bóg przyprowadził mnie na tę konferencję w duchu Eliasza. Pozwólcie, że wyjaśnię. Jeśli przyjrzycie się uważnie, to duch Eliasza spoczywa na Janie Chrzcicielu, aby zwrócić serca synów ku Ojcom i żeby zwrócić serca Ojców ku synom, żeby przygotować drogę dla Pana. I wiemy, że proroctwo zawsze ma podwójne wypełnienie i wiemy, że Eliasz pojawi się także przy drugim przyjściu. I zrozumiałem, że duch Eliasza to duch pojednania, aby zwrócić serca do siebie nawzajem. To jest bardzo ważne. Wiemy, że przez pierwsze tysiąc lat był jeden Kościół Kościół katolicki. Kościół oznacza powszechny, a nie rzymski. Podnieś rękę, jeżeli narodziłeś się na nowo. Jesteś katolikiem. Odbierz, co do Ciebie należy. Jesteśmy katolikami. Potem nastąpił podział pod koniec pierwszego tysiąclecia. Kościół prawosławny, wschód, zachód, dwa kościoły. Następnie 500 lat później mamy protest Lutra i trzy kościoły. Trzy denominacje, nie trzy kościoły. A od czasów protestu Lutra 53 tysiące denominacji. Zrozumiałem, że różnorodność jest boska, to podział jest czymś diabelskim. Zgadzam się z tym, co było mówione na temat chwały. Chwała, którą miał ojciec i przekazał ją Jezusowi, chwała była obecnością Bożą. Czym jest od nowa charyzmatyczna? To wtedy, kiedy doświadczamy Bożej obecności. A on powiedział, daj im chwałę dla bardzo praktycznego celu, aby byli jednym. Bo ta chwała sprawia, że jesteśmy razem, że trzymamy się razem, a nie doktryny. To chwała. Jeżeli zaakceptujesz, że Chrystus żyje we mnie, że jest we mnie Boża obecność i że Boża obecność jest w Tobie, to wszystko czego potrzebujemy, bo Bóg uporządkuje wszystkie doktryny, kiedy dotrzemy na górę. Dlatego chrześcijańska jedność jest podstawą naszej wiarygodności, bo Jezus powiedział: Dopóki nie będą jednym, to świat nie uwierzy. Świat nie uwierzy, jak powinien, dopóki nie będziemy jednym. Podział niszczy naszą wiarygodność i to strach trzyma nas w rozdzieleniu. Angielskie słowo strach możemy rozwinąć jako akronim fałszywe dowody wyglądają na prawdziwe. Bo większość twojego strachu opiera się na propagandzie. Dlaczego jest to związane z historią? Bo w 1999 roku Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Protestancki, luterański, podpisały umowę, która zakończyła protest. Luter wierzył, że jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę, tylko i wyłącznie. Amen? Ale to nie wszystko. Kościół katolicki wierzył, że jesteśmy zbawieni dzięki uczynkom. I protest dotyczył właśnie tego, i w roku 99 stworzono następujący dokument ponieważ w kościele protestanckim mamy dużo takiej taniej łaski. Ludzie rodzą się na nowo, ale nie ma żadnego owocu w ich życiu. I skoro nie oczekujemy owocu, no to nie był on ważny, nie wiązaliśmy go ze zbawieniem. I nie, nie jest, ale jest dobrym sędzią, jeśli jesteś zbawiony. Więc co zrobiły te dwa kościoły? Złożyły obie definicje razem. I teraz przeczytam fragment z oficjalnej strony internetowej Watykanu. Usprawiedliwienie oznacza, że Chrystus sam jest nasz Sprawiedliwością, w której mamy udział poprzez Ducha Świętego w zgodzie z wolą Ojca. Wspólnie my, katolicy i protestanci, Luteranie, wierzymy i wyznajemy, że przez łaskę, tylko w wiarę w zbawcze uczynki Chrystusa. A nie na podstawie jakiejkolwiek zasługi z naszej strony, jesteśmy przyjęci przez Boga i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa do dobrych uczynków. I to zakończyło protest Lutra. Bracia i siostry, protest lutra zakończył się, jest Wasz. No i dobra. Doktryny są nieważne. Bóg uporządkuje wszystkie doktryny, kiedy dotrzemy na górę. Umieści doktryny na uboczu, a potem przeczytał wspólną deklarację. Po tym, co już omówiliśmy, czy znaleźliście wadę. Jak zostaliśmy usprawiedliwieni? Przez krew czy przez dobre uczynki Chrystusa? Przez Jego zasługi, Jego dobre uczynki. Więc tutaj jest poważny, poważny problem. I spójrzmy na to w pewnych szczegółach, bo to jest ważne. Ponieważ chrześcijaństwo jest na rozdrożu. I chrześcijaństwo ma zamiar sprzedać swoje pierworództwo za część potażu. Rzymsko katolicko luterańska wspólna deklaracja na doktrynę o usprawiedliwieniu jest zaprzeczeniem Ewangelii i sprawiedliwości Chrystusa. I człowiek, którego tutaj cytuję, nie jest adwentystą. Jest to były rzymskokatolicki ksiądz, Richard Bennett. I pomyślałem, że go tutaj zacytuję, bo on oczywiście, będąc katolickim księdzem, jest bardzo dobrze obeznany z katolicką doktryną. I odwrócił się od niego z bardzo specyficznych powodów. Więc dobrze jest spojrzeć na jego rozumowanie i zrozumieć, dokąd nas to zaprowadzi. Spędził on 21 lat jako rzymskokatolicki ksiądz w Trinidadzie. Oficjalnie opuścił Kościół rzymskokatolicki i kapłaństwo to jego strona internetowa. Wspólna deklaracja jest rezultatem 30-letniego luterańsko-rzymskokatolickiego dialogu. Już sam ten fakt może odwieść wielu od śmiałości do kwestionowania tego. Dodatkowo do pierwszego wskaźnika popisów, z którymi wspólna deklaracja została zaprezentowana, wydaje się, że nie ma ani larwy, ani komara, który nie zostałby wyciągnięty z tego sprytnie sformułowanego dokumentu i uzupełnienia. Istnieją podtrzymywane założenia w samej wspólnej deklaracji, które jako takie nie są określane w oficjalnym wspólnym oświadczeniu. Niektóre z tych założeń całkowicie negują biblijne usprawiedliwienie, jak na przykład idea, że usprawiedliwienie jest poprzez sakrament Chrztu. Taka tradycja ludzi jest akceptowana przez obie strony umowy, która we wspólnej deklaracji stwierdza: Wspólnie wyznajemy, że Duch Święty jednoczy w chrzcie człowieka z Chrystusem, usprawiedliwia i rzeczywiście go odnawia. Herezja ta jest zgodna z nauczaniem Soboru Trydenckiego. Kanon ósmy. Jeśli ktokolwiek powie, że przez powiedziane sakramenty nowego prawa łaska nie jest przyznana z pracy, która została przepracowana ex opere operatio, ale że sama wiara w boską obietnicę wystarczy do uzyskania łaski, niech będzie przeklęty. Widzicie, katolicka teologia mówi, że łaska jest przekazywana na Ciebie. Praca Chrystusa, Jego zasługa, jest przekazywana do Ciebie. Zatem ty stajesz się Bogiem, stajesz się chwalebną istotą. A Biblia mówi, że to jest przypisane i to jest aktem sądowym i to jest udzielane, co jest działaniem Chrystusa w Tobie, to zawsze jest powiązane z Chrystusem. Dzisiejszy dogmat Kościoła Rzymskokatolickiego podtrzymuje to nauczanie Soboru Trydenckiego i deklaruje, że to jest nieomylne. Z szóstej sesji Soboru Trydenckiego następujące kierunki nadal trwają, a wspólna deklaracja nie zaprzecza im. Kanon 9 mówi: Jeżeli ktoś powie, że tylko przez samą wiarę grzesznik jest usprawiedliwiony, tak aby zrozumieć, że nic innego nie jest wymagane do współdziałania w osiąganiu łaski usprawiedliwienia. I że nie jest w ogóle konieczne, aby przygotował się i przysposobił do niej aktem własnej woli, niech będzie przeklęty. Kanon 11 mówi: jeśli ktoś twierdzi, że ludzie są usprawiedliwieni jedynie przez przypisanie sprawiedliwości Chrystusa albo przez same odpuszczenie grzechów z wykluczeniem łaski i dobroczynności, które Duch Święty szeroko rozlewa w naszych sercach i które w nich pozostają, albo że łaska, przez którą jesteśmy usprawiedliwiani, jest tylko życzliwością Boga, niech będzie przeklęty. Zatem całkowicie odrzucają oni protestancką i biblijną doktrynę. I wtedy on cytuje Rzymian 9. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości i sprawiedliwości dostąpili sprawiedliwości, która jest z wiary. Zatem Paweł też jest teraz przeklęty? A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy. Biblia jest zupełnie jasna. Nie możemy być zbawieni przez swoje uczynki. Możemy być zbawieni tylko przez wiarę w Chrystusa. Błąd zawsze się maskuje w rozsądnie brzmiących frazach i często korzysta ze złego schematu do przekręcania pisma świętego. Wspólna deklaracja jest nasycona niby reformacyjnym językiem i cytatami z pisma świętego. Jednak charakterystyczna niejasność i nieprecyzyjność przesiąka dokument. Niektóre zdania mogą być czytane i uznane przez biblijnych chrześcijan, ale kiedy znaczenie punktu widzenia jest badane, każdy jest postrzegany jako przeciwieństwo tego, co po raz pierwszy zdawali się mówić, jak wtedy, gdy odczytywał to do zgromadzonych. Każdy powiedział Amen, ale nie wyłowili błędu. Wyciągnięte wnioski są podobne, kocham te jego metaforę. Wyciągnięte wnioski są podobne do oszustwa Jakuba w Księdze Rodzaju rozdziale 27. Głos jest głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa. Głos wspólnej deklaracji jest wyraźnie tym z Pisma Świętego. Ręce natomiast są owłosionymi rękami Rzymu. We wspólnej deklaracji... Przypisana Sprawiedliwość jest sprytnie pominięta dla starego kłamstwa ustanowienia własnej sprawiedliwości. We Wspólnej Deklaracji doktryna zewnętrzno-pochodnej lub przypisanej sprawiedliwości została zniszczona na korzyść rzymskokatolickiej doktryny nieodłącznej sprawiedliwości. Rozumiecie różnicę? Wyraźnie, wspólna deklaracja jest próbą zniesienia biblijnej Ewangelii, tak więc oficjalne wspólne oświadczenie brzmi: Wyznajemy wspólnie, że Bóg wybacza grzech z łaski i jednocześnie uwalnia ludzką istotę od zniewalającej mocy grzechu. Usprawiedliwienie jest wybaczeniem grzechów i bycie uczynionym sprawiedliwym, przez które Bóg udziela daru nowego życia w Chrystusie. Odkąd usprawiedliwieni jesteśmy przez wiarę, pokój mamy z Bogiem. Cytują oni list do Rzymian. Jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Cytują Jana. Jesteśmy prawdziwie i zewnętrznie odnowieni przez działanie Ducha Świętego, pozostając zawsze zależni od jego pracy w nas. To już ogromna ilość błędów, ale będziemy kontynuować za moment. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Usprawiedliwieni nie pozostają grzesznikami w tym sensie. To jest tym, co oni mówią. Przeczytajmy ponownie. Usprawiedliwienie jest wybaczeniem grzechów i bycie uczynionym sprawiedliwym fascynujące. Jesteśmy prawdziwie i wewnętrznie odnowieni przez działanie Ducha Świętego, pozostając zawsze zależni od Jego pracy w nas. Rozpakujmy to. To jest zawiła mieszanka doktryn usprawiedliwienia i uświęcenia. Pamiętajcie, rozdzieliliśmy je. Usprawiedliwienie jest sądowym aktem uznającym kogoś za sprawiedliwego i przypisaniem sprawiedliwości Chrystusa tej osobie. To jednorazowy akt i to nie ma nic wspólnego z uświęceniem. Uświęcenie jest dziełem życia i ponadto w uświęceniu nie jesteś uczyniony sprawiedliwym. Ty pozwalasz Chrystusowi pracować w Tobie i to Ty dążysz do bycia takim jak On i pozwalasz Mu pracować w Tobie. W porządku. W żadnym miejscu w Biblii usprawiedliwienie nie oznacza nieodłącznej sprawiedliwości albo bycia uczynionym sprawiedliwym. Usprawiedliwienie wierzącego nie jest oparte na ani jednej jocie czegokolwiek w nim, to jest oparte w całości na jego pozycji w Chrystusie, to jest biblijne. To tak samo, jak nie miałem żadnego wkładu do aktu stwarzania na samym początku. Zatem nie mam też żadnego wkładu do aktu odtworzenia. Martwa osoba nie może wnieść żadnego wkładu. Usprawiedliwienie nie jest byciem uczynionym sprawiedliwym, ale wspólna deklaracja przestrzega takich oświadczeń jak te z licznymi cytatami i frazami Pisma Świętego, maskując swoje błędy w pozornej prawdzie. W usprawiedliwiającym akcie Boga przypisuje on doskonałą sprawiedliwość Chrystusa do jednostki. To jest prawny, jednorazowy, skończony, nieodwracalny akt, który nie może być niewłaściwie rozumianym procesem lub trwającym zdarzeniem takim jak termin bycie uczynionym sprawiedliwym. To, co jest proponowane we wspólnej deklaracji, jako doktryna o usprawiedliwieniu, jest niedokładne na dwa zasadnicze sposoby. To nie podtrzymuje doskonałego standardu Bożej świętości, ani nie demonstruje doskonałej sprawiedliwości Chrystusa w życiu i śmierci. W słowach apostoła Pawła, bo nie znając sprawiedliwości Bożej, a chcąc własną sprawiedliwość wystawić, sprawiedliwości Bożej nie byli poddani. Biblia jest bardzo jasna. Biblia podkreśla i deklaruje Bożą sprawiedliwość, bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę. We wspólnej deklaracji nie jest to głoszone ani nauczane. Ubogie i grzeszne ludzkie istoty potrzebują doskonałej sprawiedliwości Chrystusa. To, co wyraźnie mówi Pismo Święte, jest teraz ukazane. Lecz teraz bez zakonu sprawiedliwość Boża objawiona jest. I rozpoznajecie to z tej mowy, którą miał Tony Palmer. Wspólnie wyznajemy tylko z łaski przez wiarę, w zbawcze działanie Chrystusa, a nie na podstawie jakiejkolwiek zasługi z naszej strony. Jesteśmy przyjęci przez Boga i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa do dobrych uczynków. Czytaliście to oświadczenie? I wszyscy klaskali i mówili: Amen. To ostatnie jest uświęceniem, nie usprawiedliwieniem i na pewno nie ma w tym krwi, bo jest to zbawcze działanie, które to czyni. I cała ostatnia część ma do czynienia z uświęceniem, więc to jest mieszanka, to jest zawiła mieszanka. Prostą prawdą pisma świętego jest to, że Bóg nigdy nie zaakceptuje jednostki jako takiej. Raczej On jest akceptowany tylko w umiłowanym, w sprawiedliwości jedynego, Jezusa Chrystusa, to jest w sprawiedliwości wiary. To jest biblijne. Oficjalne oświadczenie wspólnej deklaracji stwierdza, usprawiedliwienie dokonuje się tylko z łaski, tylko przez wiarę człowiek zostaje usprawiedliwiony, niezależnie od uczynków. Cytują oni list do Rzymian. To łaska stwarza wiarę. Dzieje się tak nie tylko w momencie, gdy wiara rodzi się w człowieku, lecz także tak długo, jak długo ona trwa. Cytują Tomasza Zakwinu. Zatem wezwali ojców. A widzieliśmy na początku, jakie zamieszanie wprowadzili ojcowie do równania. Teraz to rozpakujmy. Użycie wyrażenia usprawiedliwienie dokonuje się, zamiast biblijnej koncepcji którym ma to być przypisane, jest przemyślanym oszustwem, ponieważ słowo usprawiedliwienie może być sporządzone do sugerowania procesu prędzej niż jednorazowego aktu Boga. Pomimo tego Pismo Święte nieustannie mówi o rezultacie usprawiedliwiającego aktu jako sprawiedliwości, a nie usprawiedliwieniu. Wspólna deklaracja i wspólne oświadczenie używają rzeczownika usprawiedliwienie, ale starannie unikają czasownika usprawiedliwia. Greckie słowo usprawiedliwia oznacza doliczyć poważanie, przypisać, numer, powód, wliczać. Jest to czasownik oznaczający jednorazowe działanie. Powtarzanie rzeczownika usprawiedliwienie we wspólnej deklaracji i oficjalnym wspólnym oświadczeniu przekazuje koncepcję właściwości o osobie, która całkowicie narusza pismo święte. To jest genialne. Ci ludzie są lingwistycznymi ekspertami oszustwa. A nie wspominanie o przypisanej sprawiedliwości i ciągłe mówienie o usprawiedliwieniu jest uwodzicielską sofistyką. Tak więc w oficjalnym wspólnym oświadczeniu na poparcie wspólnej deklaracji podstawa do Ewangelii jest podana jako będąca wewnątrz człowieka, zamiast doskonałej sprawiedliwości Boga człowieka, Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, widzieliśmy ich doktryny, że człowiek staje się Bogiem ponieważ to, co jest dane od tego, co jest odbierane, jest jednym i tym samym, a zatem musimy być jednym. A oto noworoczna kuchnia. Następnie cytują oni Tomasza Zakwinu, nauczającego, że łaska jest właściwością duszy. W traktacie o łasce zadaje on pytanie: Łaska jest właściwością duszy? W treści swojego artykułu cytuje on fizykę Arystotelesa, mówiącą: Ruch jest aktem poruszającego w poruszeniu. To, co właśnie omawialiśmy. Następnie w odpowiedzi stwierdza on: Łaska jako właściwość nie działa na duszę w stylu wydanej przyczyny, ale w stylu formalnej przyczyny, jak biel czyni rzecz białą, a sprawiedliwość sprawiedliwym. Więc kto jest zrobiony sprawiedliwym, i kto jest zrobiony prawym? Ja? Halo, czy zauważyliście to? Nie jestem uczyniony sprawiedliwym. Jestem zadeklarowany sprawiedliwym w sprawiedliwości Chrystusa. To jest dar, który zawsze należy do Niego to nigdy ja jestem zależną stroną, nie niezależną stroną. Cała idea łaski, będącej moralną sprawiedliwością usytuowaną wewnątrz osoby, zamiast świętego Boga przypisującego sprawiedliwość Chrystusa każdej osobie, którą on umieszcza w Chrystusie, otwarcie zaprzecza biblijnej prawdzie. Takie nauczanie jest negacją spójnej biblijnej nauki. O prawnej pozycji sprawiedliwości w samym Chrystusie. Tak więc popierając naukę Tomasza Zakwinu i wszystkie takie nauki, jak wspólna deklaracja, jak usprawiedliwienie dokonuje się. Bycie uczynionym sprawiedliwym, jesteśmy przyjęci przez Boga i otrzymujemy Ducha Świętego, jest całkiem sprytnym nauczaniem nieodłącznej sprawiedliwości, bez używania tych słów. Takie nauczanie sprzeciwia się zarówno Ewangelii, jak i sprawiedliwości Chrystusa. Powracają one do starego kłamstwa szatana, że to, co jest wewnątrz człowieka, czyni Go prawym przed Bogiem, będziecie jak Bogowie. Rodzaju 3:5. W soborowych i posoborowych dokumentach Soboru Watykańskiego II, nr 42, refleksje i sugestie dotyczące dialogu ekumenicznego, Kościół Rzymsko-Katolicki starannie określa zasady jego programu ekumenicznego dialogu między chrześcijanami. Z dokumentu tego jasno wynika, że Kościół Rzymski przystępuje do dialogu z chrześcijanami przez zastosowanie specjalnego zestawu reguł. Tak oni mówią. Dialog nie jest celem samym w sobie. To nie jest jedynie akademicka dyskusja. Celem dialogu jest raczej stopniowe określenie, u, to jest niebezpieczne, jak przeszkody do doskonałej kościelnej wspólnoty są przezwyciężane i jak wszyscy chrześcijanie zostaną zgromadzeni we wspólnym celebrowaniu Eucharystii. John Rogers, człowiek, który zakończył pracę, której tyndal nie mógł dokończyć, bo został zamordowany na stosie. To wolał prędzej umrzeć niż zaakceptować doktrynę o Eucharystii, o tym, że Chrystus był dosłownie i transsubstancjalnie obecny w hostii. Ale teraz musimy wszyscy zapomnieć o śmierci męczenników. I stać się częścią tej eucharystycznej celebracji. W tej jedności jednego i jedynego Kościoła, ta jedność wierzymy, przebywa w Kościele katolickim jako coś, czego on nigdy nie może stracić. Stopniowo może być razem gigantycznym krokiem, jak to wygląda w konkluzji do oficjalnego wspólnego oświadczenia o wspólnej deklaracji. Dla Kościoła rzymskiego, pierwszą podstawą, na której działa dialog ekumeniczny, nie jest sola scriptura. Pismo bowiem nie może być naruszone, Jana 10.35, więc raczej jest to wspólnota duchowych dóbr. Ta podstawa jest dokładnie taka sama jak przesłanka, na której Kościół Rzymski buduje swoje doktryny i która jest opisana w jej ostatnim oficjalnym katechizmie. Paragraf 80. Święta tradycja i Pismo Święte ściśle się ze sobą łączą i komunikują. Wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. Więc zapomnijmy o doktrynach. Bóg je uporządkuje gdzie? Na górze. Umieśćmy po prostu rzeczy na papierze. Każdy partner powinien dążyć do objaśniania doktryny swojej własnej wspólnocie w konstruktywny sposób, odkładając na bok skłonność do definiowania przez opozycję. Więc wy mówicie tak, a ja mówię tak. Nie zgadzamy się, więc nie porównujmy. Ty trzymaj się tego, w co chcesz wierzyć, a ty trzymaj się tego, w co ty chcesz wierzyć, pod warunkiem, że podpiszemy, gdzie? Tutaj, na kropkowanej linii, co ciekawe, Biblia uczy wiele za pomocą kontrastu. Partnerzy będą współdziałać w kierunku konstruktywnej syntezy, w taki sposób, że każdy uzasadniony wkład jest wykorzystany we wspólnych badaniach zmierzających do całkowitej asymilacji ujawnionego znaczenia. Słowa ujawnione znaczenie są starannie wybrane. Dla wierzącego Biblii termin oznaczałby tylko słowo pisane, dla Kościoła Rzymskiego jednak termin ujawnione znaczenie konsekwentnie odnosi się do Pisma Świętego plus tradycji jako jej pierwszej podstawy. Wychodząc od tej zanieczyszczonej podstawy, konstruktywna synteza zasad jest po prostu starą linią ewolucji, prawdą przez syntezę lub relatywną prawdą. Od początku do końca wykluczona jest zasada sola scriptura. Dla Kościoła rzymskiego, kto przez tak znakomitą aplikację jej zasad zaangażowania ma przepchać całkowicie luteran, słowa Pana mówią bezpośrednio: To waszą tradycją, którą przekazaliście, unieważniliście słowa Boga. Marka 7:13. Dla tych, którzy są własnością Pana wewnątrz luterańskich kościołów, ostrzeżenie Pana jest wyraźnie podane. Zatem teraz, synowie, mnie słuchajcie i uważajcie na słowa moich ust. Niech ku jej drogom nie zboczy twoje serce i nie tułaj się po jej ścieżkach, albowiem wielu zraniwszy poraziła i mocarze wszyscy pozabijani są od niej. Dom jej jest, jako drogi piekielne, wiodące do gmachów śmierci. Myślę, że ten człowiek ma dobre podejście do słów. Wspólna deklaracja, jako ratyfikowana w oficjalnym wspólnym oświadczeniu, jest rzeczywiście pozornie zachwycająca, ale głównym przekazem są kości zmarłych, przy czym sprytnie próbuje ustanowić własną sprawiedliwość człowieka. Słowa pana są rzeczywiście właściwe, albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebios. Wierzę, że są tam ludzie, którzy dmuchają w trąbę, podczas gdy my milczymy. I oglądamy jednoczący się chrześcijański świat a przy tym negujący Jezusa Chrystusa i jego sprawiedliwość. A jeśli poselstwem trzeciego anioła jest sprawiedliwość przez wiarę w prawdzie, to kto powinien głosić to poselstwo? Czy nie my? Jest kolejna interesująca książka nie tylko przez wiarę. Był katolikiem i stał się protestantem, ale ponownie zbiegł i znowu stał się katolikiem. I od tego czasu stał się apologetą rzymskiego katolicyzmu. Robert Sungenis nie tylko z wiary biblijne doktryny na katolicką doktrynę o usprawiedliwieniu biblijne dowody na katolicką doktrynę. A tutaj jest odpowiedź na jego pracę. I oto kolejny pisarz protestancki i pisze on w dzienniku łaski ewangelicznego społeczeństwa. Więc mówię o krzyczących kamieniach. Zobaczmy, jak on ocenia tą książkę. On twierdzi Robert Sungenis dorastał w domu rzymskokatolickim. Jako młody człowiek nawrócił się na protestancką wiarę i postanowił udać się do dusz pasterstwa, następnie uczęszczał do teologicznego seminarium, ukończywszy je w roku 82. Przez 10 lat był gorącym zwolennikiem protestantyzmu i reformowanej teologii. Ponownie nawrócił się na katolicyzm i teraz jest apologetą katolicyzmu. Książka rozpoczyna się serią aprobat napisanych przez rzymskich katolików. Pierwsza przez najwielebniejszego Fabiana Bruksewica, biskupa Lincoln. Bruskewicz pisze: Wiara zakłada uczynki. Wiemy, że słowa, które pragniemy usłyszeć: Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości pana swego, będą mówione do tych, co dobrze czynili. Sama wiara jest niewystarczająca. Protestancka Reformacja zasiała zamieszanie o biblijnej teologii wiary i dobrych uczynkach i wielu polega na tym zamieszaniu, aby bronić lub tłumaczyć niepowodzenie do życia świętym życiem w służbie dobroci. A potem go chwali. Sungenis posiada systematycznie adresowane zamieszanie i zademonstrował to, co zawsze znaliśmy, a mianowicie, że Pismo Święte i katolicki depozyt wiary są w pełnej zgodzie na temat usprawiedliwienia. Pochwalam tę pracę i polecam wszystkim, którzy chcą wiedzieć, jak i dlaczego Biblia naucza, że nie jesteśmy zbawieni tylko przez wiarę. A zatem kto zasiał zamieszanie? Protestanci czy może katolicy, którzy siali zamieszanie wśród protestantów? Marcin Luther, gdy pierwszy badał ten problem, był wielkim orędownikiem Pawła i sprawiedliwości przez wiarę. A następnie studiował list Jakuba, w którym jest napisane, że wiara bez uczynków jest martwa. I nie mógł pogodzić tych dwóch stanowisk, więc nazwał Jakuba słomianym apostołem. A nawet w pewnym momencie zdjął swoją doktorską czapkę i, kładąc ją, powiedział do swoich studentów: Jeśli możecie pogodzić Pawła i Jakuba, to dam wam tę doktorską czapkę. Ale wiele lat później wziął swoją doktorską czapkę i włożył na swoją własną głowę. Co on mówił? On to pogodził. Bo to zależy, jak na to patrzysz. Jeśli wierzysz, że Jakub jest antytezą Pawła, no to wtedy masz podzieloną doktrynę. Masz podzieloną Biblię. Więc się dobrze nad tym zastanowił. I jeśli biblijną prawdą jest, że jesteśmy zbawieni z łaski tylko przez wiarę, wówczas to jest filarem. Jeśli wiara bez uczynków jest martwa, wówczas to jest filarem. Ale ten filar nie może negować tego filaru, może tylko wspierać budynek. Zatem obydwa muszą być właściwe, więc w jakim sensie drugi może być właściwy? To może być właściwe tylko w sensie, że jeśli akceptuje zbawienie przez wiarę, wtedy dobre uczynki będą konsekwencją, a nie środkiem do zbawienia. No i tyle: czapka wraca. A oni zachowują oddzielnie dwa. Oni rozpatrują je oddzielnie. Wilkin kończy swój artykuł. On pisze przeciwko temu, twierdzi on. Fakt, że istnieją różne poglądy w zasięgu obozu, tylko wiara, nie powinien w żadnym wypadku odwodzić ludzi od przyjęcia tego. O ile prawdą jest, że katolickie stanowisko ma w tym mniejszą rozbieżność, to nie jest taką dobrą rzeczą. Powodem dla porozumienia jest to, że ludzie wewnątrz Kościoła Rzymskiego akceptują tradycję jako będącą na równi z Pismem Świętym. Bóg wynagradza tych, którzy go szukają. Mamy badać Pismo Święte, a nie tradycje i Pismo Święte, aby sprawdzić, czy to jest prawdą. Każdy z nas powinien być tak wierny Pismu Świętemu, że nawet jeśli bylibyśmy jedyną osobą na ziemi, która wierzy w nauczanie usprawiedliwienia tylko przez wiarę, to nie ustąpilibyśmy w wierze. Nie powinno mieć dla nas znaczenia, jaki procent ludzi w chrześcijaństwie utrzymuje pogląd tylko wiara. Jedyną rzeczą, która się liczy, jest to, co mówi Bóg i ma rację. Tylko dlatego, że świat chrześcijański jest dziś tak zdezorientowany w tej sprawie o wierze i uczynkach, wcale nie oznacza, że powinniśmy przestać o tym mówić, albo po prostu być ugodowymi. A kto inny niż właśnie adwentyści dnia siódmego chce pozostania znaczenia prawa i znaczenia łaski i będzie w stanie przekazać poselstwo trzeciego anioła w jego pełni? W 2008 roku w rozmowie z dziennikarzem Emil Hackens to jest inne źródło. Jezuicki profesor Edward Kimman, wtedy sekretarz generalny Holenderskiej Konferencji Biskupów, ogłosił, że tam pozostaje ledwie jakikolwiek powód, aby pozostać protestantem. I zobaczył protestantyzm jako grupę działania, która zapomniała się rozwiązać oraz jako grupę, która nie rozpoznaje globalnej, widocznej osobistości przywódczej, jaką jest papież. Ponadto stwierdził on, że wątpi, że reformacja będzie nadal istnieć po 2017 roku. To zaczyna być bardzo interesującą datą. Czyli roku, w którym protestantyzm upamiętnia swoje 500 lat istnienia, i powiedział, że protestantyzm powinien powrócić do Matki Kościoła. Dobrze, zatem rzymsko-katolicyzm myśli podobnie jak myślał biskup Palmer, że protestantyzm się zakończył. Religijne serwisy informacyjne raportują, że dwie strony, protestantyzm i katolicyzm, zdecydowały się zakopać topór na nadchodzące upamiętnienie rozpoczęcia ruchu protestanckiego. Watykan i Światowa Federacja Luterańska wydały wspólny dokument od konfliktu do zjednoczenia w Genewie w poniedziałek 17 czerwca 2013 roku, który mówi: Jest mało celu w przywoływaniu wielowiekowych konfliktów. W dokumencie tym dwa kościoły uznają, że w czasach ekumenizmu i globalizmu uroczystość wymaga nowego podejścia, skupiając się na wzajemnym przyznawaniu się do winy i na podkreślaniu postępów poczynionych przez luterańsko-katolicki dialog w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Fakt, że walka o tę prawdę w XVI wieku doprowadziła do utraty jedności w zachodnim chrześcijaństwie, należy do ciemnych kart historii kościoła. O, chwileczkę. I w roku 2017 musimy wyznać otwarcie, że jesteśmy winni przed Chrystusem uszkodzenia jedności Kościoła. Dokument potwierdza również, że dwie strony, luteranie i katolicy, doszły do wspólnego wniosku, że więcej ich łączy niż dzieli. Zmierzamy do bardzo ciekawego czasu w historii. Hebrajczyków 1216. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny, jak Ezaf, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. A wiecie, że potem gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Czy protestantyzm sprzedaje swoje pierworództwo? I będą szukać go ze łzami, i nie znajdą go później? Myślę, że zrobimy sobie krótką przerwę, a następnie będziemy kontynuowali, dokąd zmierzamy w najbliższej przyszłości.